11 grudnia wspominamy świętego Wicelina, biskupa. Wicelin urodził się w 1090 roku w biskupstwie Minden, we wsi stanowiącej własność Rzeszy, a noszącej nazwę Quernhamele, leżącej nad brzegiem Wezery. Podstawy wiedzy otrzymał u miejscowych kanoników. Jeszcze w wieku młodzieńczym został sierotą. Zaczął prowadzić wtedy hulaszcze życie. W końcu stracił dom rodzinny i udał się do pobliskiego miasta Everstein. Tam szlachetna pani, matka hrabiego Konrada, zlitowała się nad opuszczonym chłopcem. Utrzymywała go przez pewien czas i opiekowała się nim z serdecznością. Wzbudziło to zazdrość kapłana grodu, który w rezultacie szukał tylko okazji, by go z miasta usunąć. W tym celu, w obecności wielu świadków, wyszydził jego brak wiedzy. Dotknęło to tak bardzo Wicelina, że natychmiast, bez pożegnania, opuścił miasto. Później twierdził, że było to zrządzenie miłosierdzia Bożego. Od tej pory postanowił zająć się nauką. Trafił do Paderborn, gdzie kształcił się u mistrza Hartmana. Został kanonikiem scholastykiem. Od nauki nie odciągały go ani zabawy, ani rozkosze. Wciąż tylko albo czytał, albo dyskutował, albo pisał. Oprócz tego stał się gorliwym opiekunem chóru, zrobił się bardziej pobożny i chciał służyć Bogu. Jego mistrz, widząc, że uczeń pracuje ponad siły, często mówił: Wicelinie, zbyt szybko działasz, pracuj z umiarem, albowiem jeszcze dość na to czasu, byś mógł bardzo wiele rzeczy się nauczyć. On, pamiętając o tym, że zbyt późno przyłożył się do nauki, uważał, że należy się spieszyć. Pan Bóg dał mu duże zdolności do nauki i pojętny umysł, więc szybko przerósł swoich towarzyszy i w krótkim czasie stał się pomocnikiem mistrza w prowadzeniu szkoły. Modlił się często do wszystkich świętych, przede wszystkim do świętego Mikołaja, którego opiece szczególnie się polecił. Pewnego dnia przystąpił do niego ad Albert, przełożony kanoników katedralnych, mówiąc, żeby się nie wahał i wprowadził w czyn powzięty zamiar udania się do Francji, bo we śnie Bóg tym jego zamiarom pobłogosławił. Zachęcony tą Bożą wskazówką, Wicelin porzucił szkołę i podążył do Francji. W Lyonie w latach 1123-1126 kontynuował studia kościelne. Z rąk świętego Norberta przyjął święcenia kapłańskie w 1126 roku w Magdeburgu. Nie wstąpił jednak do premonstratensów, ale wrócił do Bremy, gdzie biskup ad Alberon skłonił go do podjęcia misji wśród mieszkańców Wagri, słowiańskiego ludu. Będąc protegowanym księcia obodrzyców Henryka, osiadł najpierw w Starej Lubece, potem działał w okręgu Faldery. Założył wspólnotę kanonicką wedle reguły świętego Augustyna. Utrzymywał dobre stosunki ze świętopełkiem, następcą Henryka, i królem obodrzyckim, Kanutem Lawardem. Potem zamieszkał w Zegenberg, który od 1134 roku budował Lothar III, cesarz niemiecki. W czasie powstania Przybysława Wagryjskiego w 1138 roku tamtejszy kościół został spalony i Wicelin razem z braćmi musiał się chronić w Falderze. Dzięki sprzyjającym okolicznościom, a więc po wyprawach Holzatów na ziemie słowiańskie, mógł wrócić do Zegenbergu. Siedzibę konwentu przeniósł jednak do wsi Kucelina. Prawdopodobnie założył jeszcze kilka klasztorów. Z rąk arcybiskupa Hartwiga otrzymał sakrę i został biskupem starogardzkim. Stąd ewangelizował Słowian. Hagiografowie nazywają go Wicelinem z Oldenberga. Uznał później zwierzchność Henryka Lwa, księcia Saksonii, a w 1152 roku wziął udział w zjeździe w Mesbergu, gdzie odbyła się koronacja Svena III na króla Danii i jego ślub z Adelą Miśnieńską. Zmarł w opinii świętości po kolejnym ataku paraliżu w klasztorze w Falderze 12 grudnia 1154 roku. Uważany był za świętego zaraz po śmierci. Translacja relikwii, która była równoznaczna z jego kanonizacją, została dokonana w roku 1332. Módlmy się. Boże, Ty udzieliłeś świętemu Wicelinowi tej łaski, że zachowując życie kanonicze,
głosił prawdę Ewangelii ludom pogańskim. Daj nam także za Jego wstawiennictwem stale postępować w naśladowaniu Chrystusa, Twojego Syna, i poświęcić się gorliwie szerzeniu Jego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.